Podobno jakiś czas temu przechodziła tędy trójka ludzi. Jeden gruby jak beczka, drugi chudy jak tyczka. Ostatni z nich zataczał się jak pijak i był łysy. Nie widziałeś ich przypadkiem? Ktoś jeszcze tędy przechodził? Patrząc po śladach, była to trójka ludzi. Gdyby nie oni i ty, byłbym o włos od wytropienia celu. Jakbym od nowa w Gothica 2 zaczął. A ty gdzie? Co kurwa? To chyba oczywiste, do miasta. W takim razie równie oczywiste będzie, gdy poproszę cię o pokazanie swojej przepustki. Naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić w sprawie Jorna? Rozmawiałem już o tym z twoim wujem. Nie będę marnował i tak mocno uszczuplonych środków na szukanie igły w stogu siana. No tak, ale ja próbuję jakoś zmaksymalizować wszystko z expem, nie? Że tu porobię questy, tu porobię questy. Bo ten exp to jednak kurwa w tym gotiku daje w chuj możliwości. Gdzie jest ten ziomek? No ta śpi, rura? Nie, co jest? Dobra, do południa. Po gotiku fable? Nie no, fable akurat grałem, to też znam gierkę. W sprawie brzegu... Tak? Jak mam go naprawić? Ja się na tym nie znam. Po szczegóły musisz iść do naszego cieśli. Uwe będzie wiedział, co masz robić. Gdzie znajdę tego cieśle? Dobra, to wiem. W sprawie przewoźnika towarów... Tak? Przewoźnik wkrótce będzie gotowy do transportu towarów. Świetnie się spisałeś. Masz parę monet dla ciebie, tylko nie wydaj ich w głupi sposób. Dobra, idziemy do Uwe i przed Uwe się pójdę oddać. Ślowokowałem. Ta, było w dzienniku. Nie, tutaj jest ten magazyn. Tu jest chleby. To. Co to kurwa jest to? To jest cieśla. Dobra, idę się oddać. Dobra, witam. Hej. Albin przysłał mnie do pomocy w naprawie brzegu. Marvin, to tobie zawdzięczamy nową dostawę drewna? Tak, chciałem spłacić dług wobec Bastiana. Mało jest dziś honorowych ludzi. Cieszę się, że Albin przysłał mi właśnie ciebie. Skoro tobie zawdzięczamy tę dostawę, to pewnie wiesz już, jak pracować z drewnem. Weź piłę i przytnij ten pieniek. Nie jest to wymagające. Musiałbyś się bardzo postarać, żeby nawalić. Ja zawołam chłopaków i przeniesiemy resztę na miejsce. Na jaką długość mam przyciąć ten pieniek? Niech pomyślę. Połowa musi wejść w ziemię, ćwiartka musi wystawać. Wychodzi na to, że musisz przyciąć tylko ćwiartkę. No, Marvin, bierz się do pracy. Ja pierdol. A, w jego warsztacie. To dawaj, kurwa. I co, tyle? Doskonała robota, Marvin. Przyciąłeś to idealnie. Chodź ze mną. Musimy ustawić dobrze te pale. Tej, kucharki. Teraz cię załatwię. O kurwa. Dobra, Uwe. Masz god moda, czy nie? To kurwa w chuj ważne. Ja pierdolę. Nie no, błagam. Stój, śmieciu! O! Ma god moda, czy nie? Ma! No to bij go, kurwa. Klasa. Expa nie da? No da, bo jest ze mną w party. Musi dać. Jak nie da, to skam. Ale nawet jak nie da, to sobie po prostu zlutuje tego doma. A ja bym go nie najebał. Dobra, hit. Dawaj brońkę. O kurwa. Jednoręczna, 40 siły. Teraz trzeba się doładować zaraz u kowala. Ile mam punktów? Thank you.
myślę, że już prawie wszystko skończone. Ale te trzy pale są uszkodzone. Ktoś musi wskoczyć do wody. Chyba suchar. Nie będzie łatwo, więc należy użyć młotka. No, Marvin, do roboty. A tak to... Znaczy, nie wiem, czy suchar... Chuj wie, czy ktoś jest rano, ale... Dobra, zajmę się tym. Ale tak to 15 i 20 popo. Uwiniesz się z tym raz dwa. A kolejny gotik w piątek na wieczór. I się coś ich sobie porobię, no... Się odpalam o 20, coś ich sobie porobię tam przez chwilę. I potem pogram w gotika. Jak to naprawić? Co jest, kurwa? A, tu. Chyba za daleko. Z mostu to zacząć, co? Nie, co jest, kurwa? A, dobra. Powinno wytrzymać. Dobra. I co, dobra, to? O, no. Gotowe. Młodziutki jakoś na dniach będzie. No i po robocie. Chyba w weekend? Czekaj, no zobaczę, kurwa. Nie, młody nic nie dropnął dzisiaj. Aż mi się, kurwa, to źle oglądało, jak młody tyle kasy przepierdalał za friko. Z myślą, że mu wypadnie długem. Wytrzyma ten brzeg? Po tym, jak go zabezpieczyliśmy, możemy być spokojni na lata. Albo przynajmniej do następnej powodzi. Dziękuję, Marvin. HDR powiem Albinowi, że dobrze się spisałeś. Ty chyba nie wiesz, kurwa, co HDR tutaj wyczynia. O kurwa. Nie, no bez przesady. Rozkurwia tę grę. Lepiej bez. Ta kurwa po oczach. I co, muszę teraz zapierdać z powrotem? No to zębate. Komu ja sprzedaję te? Komu ja sprzedaję skóry? A czy się nie da? O kurwa, co jest? Jedna bestia mniej. Dawaj ekspa, ziomek. O kurwa, polna bestia. Jedna cholerna bestia mniej. What the shit. Rapoka tego ziomka. No wiem, że na HDR widać cokolwiek, no ale to jak będzie dzień w gotiku, o kurwa. To i tak będzie coś widać, no. To ten? Ta. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Wszystko? Masz. Dla ciebie. 8 sztuk złota. Masz. 40. Masz. Dla ciebie. Ej, dobra, opłaca się to w chuj. Masz. Dla ciebie. Zwróciło się. Dziękuję, pan Pawłowski. Za hościka chyba. Wynoś się. No. Hej, w sprawie brzegu... Tak? Naprawiliśmy go. Możesz się już o niego nie martwić. U mnie nie będzie. Świetnie. Nowego diabła. Wiedziałem, że będę mogę ciebie raczej na offstage. Masz tu dodatkowo parę monet. Co jest? Co mi tam? To jest wszystko? O. Wykonałem o, wszystko, kurwa, o co mnie prosiłeś. Expo. Dostanę teraz Glade do miasta? Dobrze się spisałeś. Dostaniesz go. Jedna powodzenia, bestia, Marvin. Mniej. Jorn na pewno się odnajdzie. Jak czuję. Się gra? Ty, fajny w chuj to jest. Nawet nie wiem, kiedy mi tak czas spierdolił na streamie. Dobra giera jest. Już mówiłem, że się nie dziwię, że Jeremiasz napierdala po 30 godzin streama. Dobra, sejwik. Dobra, i teraz co? Tepeczek do miasta? I mogę już wchodzić z tym glejtem jebanym. Czy coś jeszcze mam tu do załapienia? Nie. No, to teraz wchodzę Ej, do ty. Miasta.
Miasto zabierz mnie do... O kurwa. Ty. Który to jest stepek pod miasto? A, winnica, okej. Okay. Winnicy Valerio. Oczywiście. A, widziałem, że grał w Assassina, no. Ty, co jest, kurwa, gdzie ja jestem? Ty, gdzie jestem na mapie? A pod 7. Dobra, pogadam z tym z ludźmi. Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Czekaj, żeby iść do miasta, to muszę iść chyba tam. Dobra, chuj z tym póki co. Najpierw do miasta. O, dobra, tu jabłka jakieś zjebane. Ja pierdolę, da się stąd przejść, żebym się nie wyjebał. Jak zjeb. O kurwa, ty, zapomniałem jej dać tego. Mięso z dzika. Ale to już chuj z nią. Potem dam. O! Nie, proszę! Ja pierdolę! Dobra, chuj. Zapierdam. Od razu do miasta. O kurwa. No nie, no. No ta, bo to beta dopiero, oni to jeszcze poprawią raczej do lata. Ale kurwa, jakie gry wychodzą w lata. To nie będzie w co grać, będzie CS i Diablo, no. Więc git. Chociaż generalnie to bardziej w Diablo będę celował. Na tym się skupię. Ale to tak ogólnie to w tym roku chuja wychodzi. Masz już przepustkę? A. Proszę, oto przepustka. 1000 ekspo znowu. Pokaż mi to. Kurwa. Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Patrząc po tobie, spodziewałem się raczej jakiejś nielegalnej próby wtargnięcia do miasta. Papiery są w porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł wejść do środka. Ukryty good ending. Podnoście to żelastwo. Spoko. No, witam, witam, kurwa. Oj, witaj. Chuj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos. Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furem i zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje cię któraś z naszych map? O chuj, o dzięki. No i skręcik. Poka mapy. Pokaż mi swoje mapy. W całym mieście nie dostaniesz tak dokładnych map w tak niskiej cenie. Dobra, mapa. Mapa miasta. A nie ma mapy miasta ze znacznikami? Ja pierdolę. No chuj, no potrzebuję mapy. No i tak się mi pojebie, jak nie będę tego miał. Jest pewne miejsce, do którego muszę dotrzeć. W takim razie porozmawiaj z jednym z przewodników. Pełno ich w mieście. Za drobną opłatą zaprowadzą cię, gdzie tylko będziesz potrzebował. Spoko. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą gildii kupieckiej Araxos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o wszystkich nowoprzybyłych. Okej. Okay. Jakieś rady odnośnie miasta? Przede wszystkim dobrze się rozglądaj. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Dobra. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a starym miastem. A poka tę mapę. Pewnie mnie pojebie, jak to otworzę, nie? O, co to jest? Mogę to otworzyć? Nie. Okej. Okay. Mapa wyspy, mapa wioski, mapa miasta. O kurwa.
odnalezienia Helgi. A co to jest? Karczma. No to to jest dobre miejsce, żeby zacząć szukać, tak szczerze. Obywatel. Witam. Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. Dobranoc, karczma, pęknięta struna. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Nie ugrałem. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. Skąd nazwa pęknięta struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Spoko, pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu kurwa masz? Jakieś przepisy zjebane wszystko. Mówią tyle golda? Ty co kupię to wszystko? To po 5 golda jest wszystko, to się opłaca w chuj. A potem sobie tak potem pogotuję. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi. Rozumiem. 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 Spoko, spoko. Rozumiem. Już to znam. Aha. Rozumiem. Rozumiem. Do której gierce dzisiaj? Rozumiem. 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 Dobra, tu chuja jest, chyba że u góry jeszcze może z kimś pogadam. O! Nie, też obywatel. Czego my tu mamy? Chuja jest. Dobra, wypierdałem. Myślałem, że w karczmie będzie jakiś w miarę ważny NPC tu. Tak naprawdę to gówno jest. Gdzie ja mogę szukać tych przewodników? O! Tu jest, kurwa. A nie, to robotnik. O, witam. Hola, hola. Gdzie lezie? Co hola? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Ja pierdolę. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, ale będzie pierdolenia w tym miejscu, też czuję. Ale dobra, no przynajmniej ta część jest jakby odcięta. Tutaj, czyli muszę zabijać w tamtą Majkę. No, tu będę zapierdalał po mieście konkret. Lewo, prawo, tu idź do tego, wróć się tu. Tamto, sramto. Typikal, kurwa. To tak jak wejściem do górnego miasta w Gothiku dwójce. O, witam. A, to po prostu jest ten fast travel. A co tutaj mamy? O. Witaj, podróżniku. Witam. Proszę, zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. I co, tu wchodzę normalnie? Ja, o, witam kolego. Ty to Watras, kurwa. Co słychać? Męczy mnie ta wojna. Nie. Zablokowany handel.
Nie ten głos, ale podobny w chuj. Jak przejdę moda, to ten, to coś ich tam wpłacę na PayPala do ziomków, co to zrobili. No bo niestety jak tworzysz modyfikacje w jakiejś gierce, co się na podstawie jakiejś gry, to ni chuj z tego nie możesz zarabiać na Steamie. Ani w żaden sposób, no po prostu jest to modyfikacja. A widać, że się ziomki postarały. Przecież ja słyszałem o tym modzie, że on kurwa już z 10 lat się tworzy. A tutaj chuja jest, tu się tylko leczę. Idziemy dalej. Obywatel. O! A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? Masz jakiś problem? Tak! Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Znaczy, to nie jest za darmo tak naprawdę. No bo żeby w to zagrać, musisz mieć kupionego gotika, no. Dwójkę. Chyba z nocą kruka, ale nie wiem, czy jak kupujesz gotika, to nie masz z bomby. O, przewodnik, to tego szukam. Kurwa, jaki ryj. Dokąd chciałbyś się udać? Zaprowadź mnie... do Helgi. O, tutaj. Pod Syreni Lament. No to w drogę! Kurwa, co on tak zakręcił? A, Beskitu. Były dzieje Korinis, no. Tam się chyba babą grało, z tego co mi się kojarzy. Ale to chyba. Nie dam sobie chuja uciąć. Coś mi się tak po prostu kojarzy. Co taki lag? Ale był mod, gdzie się babą grało. Ja pamiętam, grałem w Goda... W moda w Gotiku, gdzie normalnie... ten. Ho, wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Jakieś tam bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Granaty, takie te możesz mieć nawet skórę złota. Takie palki, ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Z takich nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Biorę co to w chuj. Na to? I tak to się dostanę do tamtego miasta drugiego. Dawaj to w chuj. O. Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta. Wyczuwam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać. Nie, proszę. Chwila. Jak? Chwila. O kurwa, ale odjebałem. Ja pierdolę. Dobra, wyjebane w tym mieszkanie, no. Znajdę inny sposób. Pierdolę, nie będę wczytywał pół godziny. Nie, to nie pół godziny. 15 minut. Nie, chuj z tym młynarzem. Czy tam marynarzem. O, wyglądasz na zmartwionego. Zajrzyj do mrocznych tajemnic. Tam zaznasz wielu przyjemności i zapomnisz o kłopotach. O, wpadnę. A gdzie ten ziom poszedł? Przewodnik jebany, o tu. A miałem dzisiaj nie walić? Oj, kolego. Ja bym se zwalił, kurwa, do postaci z Gotika. Dotarliśmy. Polecam się na przeszłość. To bym się w chuj zastanawiał nad swoim życiem, nie? Czekaj, no jak dotarłem, kurwa? To które to jest? A, to. Gdzie ta Helga? Ta mi wygląda na Helgę. A to jest jednak ta.
kurwa. Kim jesteś? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być kobieta stojąca za kontuarem? Hm? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. Myślałem, że a karczma nazywa się Syreni Lament. Dlaczego akurat ta nazwa? O, tak ją nazwał mój ojciec. Podobno na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić w szczegóły. Ja pierdolę, za godzinę, dwie będzie już jasno, będzie znowu piździć po mordzie, kurwa, jak słońce wyjdzie. No, pojeby mnie. O! Co masz do zaoferowania? Kastropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego burmistrza. Zasłony masz? No właśnie. A tak na poważnie. To co zwykle. Rum, piwo, tudzież mimo potrawy tego, na pokrzepienie ciała. Mimo tego, że ciemne zasłony, to one i tak chuja pomagają. O, są jakieś kolejne przepisy, ale to już znam, tak? A, poznany. Poznany. Dobra, czyli tu widać, co poznałem, a co nie. O, sranie w banie. Ty, siłę muszę dodać. 20. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. O! To za drogo. Co powiesz na 5 sztuk złota? 6 sztuk złota. Więcej nie spuszczę. Niech będzie. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Kurwa, pierwsza miałem moim za darmo. Zdaniem masz 3 rozsądne rozwiązania. Pierwsze, zatrudniasz się u któregoś z mistrzów i robisz wszystko, o co poprosi. Jednocześnie ucząc się zawodu. Aby zostać czeladnikiem, będziesz musiał najpierw być obywatelem miasta Archolos. Druga opcja to rozejrzeć się po tablicach ogłoszeniowych w całym mieście. Znajdziesz tam listy gończe oraz zlecenia na upolowanie bestii. Jeśli nie dasz się przy okazji zabić, to możesz zgarnąć całkiem niezłą sumkę złota. Zostaje też ostatnia opcja. Oho! W centrum slumsów stoi spory magazyn. Alena organizuje tam wieczorami pojedynki, w których wygrać można sporo złota i innych kosztowności. Dobra. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Okej, tu już nic nie ma. Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Ta, jeszcze dobrze. Powstrzymuję chwilę. No. Powiedz mi, nie, czego kurwa, potrzebujesz. Tak mi się dobrze w to gra. O chuj. Dopiero dotarłem do miasta. Masz dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? No kurwa, co się tego teraz? Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. A, tylko sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. Araxos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. Co w takim razie powinienem zrobić? Ach, jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań,
to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Magowie, pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów Gildii Kupieckiej mają dość napięte relacje. Jak nie ma magów. A co to było, to magowie wody? Najemnicy to jest Gildia Kupiecka, tak? A, Straż i Araxos. No to jebać te Straż, kurwa. Ja idę do Gildii Kupieckiej. Oni mają niezłe tam te zasięgi, wpływy. Co masz do zaoferów? Kastropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego burmistrza. A tak na poważnie. To co zwykle. Rum, piwo, tudzież potrawy na pokrzepienie ciała. Dobra, tu obywatel, obywatel. O, muzykant. Jakaś muza dla mnie? Dobra, jebać was. O, Arnold. Ej, ty. Witam. Ja pierdolę, to jest OP nauczyć się tego ukradania. Ej, ty tam. Czego chcesz, Smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. No kurwa. A teraz spadaj. Czy będą karty? Dzisiaj już nie. O. Tak mi się właśnie wydawało. Dobra, to opierdalam was wszystkich w takim razie. Wyjebane. Hej. O, Brabus. Nie wiem, wszystkich opierdalam na pieniądze. Cześć, co tu robisz? Chodzi? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? O! Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golny. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Postaram się znaleźć coś takiego. Kurwa, tylko co? Teraz każdy już o tym wie. Co mam dać? Co masz do zaoferowania? Kastropate dziewki port... Dobra. Co tu jest? Woda. O kurwa, czysty spirol. A ja czegoś takiego nie mam? Nie no, mam. On tego nie chce. Zresztą nie miałem opcji, żeby mu to dać. To już takie coś mam. Zaraz winko. Co tu jeszcze jest do picia? Lokalny bimber. Piwo. Kurwa, sraka jebana. O, wino z północnych krain. Kurwa, nie wiem, co mogę dać. Wino to już mam takie, takie też. Lokalny bimber, ale on właśnie nie pije tego? Nie mówi, że to jakieś szczyny jebane? Kurwa, też kosztuje 40 golda. A kupię to? Kupię to. Jak to nie zadziała, to mnie chyba popierdoli. I dopiero teraz zapisuję. Jaką mam klawę? SteelSeries, Virales, nie, SteelSeries, Apex Pro, Mini, na kablu, jednak bez Virales. Hej, ty! Nie polecam jak coś. Co słychać? Kurwa, nie chcę. Zamiast ględzić mi na duchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałę. Byle szybko, bo... Gorzałę, kurwa. Kurwa. Co ci da, że mu kupisz? Nie, może mi da. Co masz do zaofer? Kastropaty. O, dobra, dwa piwka. Może dwa piwka go poratują. Tego nie miałem. Hej! Nie kupisz teraz, kurwa? A, no dobra. Czekaj, a z tymi da się pogadać? Tom. Hej, co słychać? To samo co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Nie nudzicie takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić, więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach.
Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpiesz mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie też jest dobre. No spoko. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. No to jest to. Dobra, kurwa, podpierdalam pisko. Może mu dam to. Dobra, temu też podpierdalam ze stoła. Dzięki, dzięki. Też piwko? No to się pierdol. Oj, lak. Mój mąż uważa inaczej. Cześć, jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Każdemu jest ciężko. No cóż, no. Czasem tak bywa. Dobra, dziennik, bo mi się już pojebało bani. Chłopiec na posyłki. Okej, okay, to nie. Dobra, to też nie, czyli to. Matejem. Jego biuro znajduje się w budynku naprzeciwko gildii kupieckiej. Ja pierdolę. Gdzie ten przewodnik jebał? Nie no, kurwa, zostawił mnie. Czy jak ja znajdę gildię kupiecką? Która to jest gildia kupiecka? O kurwa, chuj wi. A to nie jest to AR? ARX? To to? O! Osiłek! Chwila! Jestem zajęty. To się pierdol. No to idziemy. O! Witam. Mroczne tajemnice to jedyne tajemnice tego miasta warte odkrycia. A z ich odkryciem wiąże się cudowna nagroda. Witam, witam. No może potem. Czekaj, tu się idzie? A, ja mogę z mapą w łapie iść, no tak. Czekaj, używa źle. Tak, trzeba iść. Dobra, idę po ścieżce po prostu. No ja pierdolę. Dobry panie, udzieli mi pan pomocy? Kurwa no! O co chodzi? Sztuka złota. Tylko tyle potrzebuję. Poratuje mnie pan? No czemu mu nie dać? No? Trzymaj. Jeden goli. Jest pan takim dobrym człowiekiem. No idziemy. O! Włóczęga, włóczęga, włóczęga. O, Veigar. Hej. Co słychać? Odejdź, przeszkadzasz mi. No Taneks, ja będę kurwa se eksplorował to miasto, no. Póki co kurwa dopiero w mieście się znalazłem, niż kurwa mi łeb wybuchnie, bo to jest 3 razy większe jak Korinis, kurwa. W Korinis było proste. Miasto portowe. Kurwa, to dolne miasto i górne miasto i wszystko, a tu jest od chuja, kurwa, jak już patrzę na tę mapę, to on się w wełbie zakręci. No i w sumie jeszcze była gildia złodziei, no. Ale to tam chuj. To łatwo się tam było dostać. O! A, to NPC. O, czekaj, bo tam Lorenzo coś było. Ej, ty! Opowiedz mi o Lorenzo. Z łatwością znajdzie dobry interes tam, gdzie inni go nie dostrzegają. To dzięki niemu nasza gildia tak dobrze się rozwinęła. Nie próbuj z nim targować. Ten człowiek ma wiele lat doświadczenia. Oskubię cię, zanim się spostrzeżesz. Spoko. Dużo jest tu mapek? No trochę jest, no. Mapa świata wygląda tak, generalnie. To to? Mapa miasta? Nie. O, mapa wyspy, pa. Jakie to jest pojebanie wielkie. Psz, ja pierdolę. Czekaj, pojebałem, nie? Tutaj trzeba. Czekaj, no jestem tu. I co? A tu i tu w prawo. O, tu.
Dobra. O, tepek. O, magowie. Ty, co daje posąg Ginnosa? Kurwa, dobra, sejwuję. Na testa. HP leczy? Max życie? A nie dodaje punktów jakichś, kurwa, tych? O, kurwa! Dobra, zostawiam to. 10 HP do góry, to i tak jest git. Dziękuję, Maciuk. A 100 golda to nie... tak jest łatwo odrobić, jak już teraz wiem, jak skóry wydobywać i tak dalej. Czekaj, pokażę mapę. Teraz tu będzie w lewo. O! Obywatel Marvin, czekaj. To chyba budynek, w którym przesiaduje Matej. Kurwa, który? Że to? Nie ma chuja. Czego tutaj węszysz? O, sorry! Spadaj! Idę. Rozsądnie. Kurwa, sorry. Rozsądnie! A, ten ze schodami, tutaj. O kurwa, co za kolejka? Uchodźca. Nasuwać dupę. Dobra, wpierdałem się do kolejki. Witam. Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Reszta oczekujących mnie przepuściła. To wspaniałomyślne z ich strony. Gdyby tylko jeszcze potrafili czytać, wtedy wszystko udałoby się załatwić znacznie szybciej. Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu z osobna wszystkie obowiązujące przepisy. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystkie obowiązujące przepisy są w nim dokładnie wyjaśnione. Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy. Aha. A poka to. Które to jest? A co to jest to? A, okej. Okay. O, to. By otrzymać obowiązek, to jest rata tata. Wnieść dobrowolną opłatę w wysokości 200 sztuk złota na potrzeby administracyjne i pokrycie kosztów. Uzyskać przynajmniej 3 pisemne listy polecające od obecnych obywateli Archolos dotyczy... Ja pierdolę. To już lepiej było tą chatę kupić za 150, chociaż ten fiutnek chuj bym miał szukał. Mam parę pytań dotyczących obywatelstwa. Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Chata. Pytaj, miejmy to już za sobą. Od niepamiętnych czasów, by zostać obywatelem... Najlepiej było zostać uczniem mistrza czeladniczego. Tak, wiem. Proszę, rozporządzenie Rady numer 487. To powinno odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. To obywatelstwo to spory wydatek. Mam rozumieć, że brakuje ci złota? Jeśli nie brzydzisz się uczciwej roboty, to myślę, że coś dla ciebie znajdę. Od czasu pojawienia się tych wszystkich uciekinierów i oportunistów całe miasto jest pełne odpadków, robali i smrodu. Spoko. Mnóstwo mieszkańców regularnie składa skargi na te karygodne warunki. Miastu bardzo by się przydał ktoś do pomocy w sprzątaniu. Dam ci najpotężniejsze narzędzie do walki z brudem. Miotła, git. Mam zamiatać ci podłogę? Nie podłogę. I nie dla mnie, tylko ulicę i dla mieszkańców. Za każde uprzątnięte miejsce dostaniesz 15 sztuk złota. No i oczywiście, możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Mam parę pytań. Wszystko jest... Kto może wystawić mi list polecający? Na miłość Innosa. Mówiłeś, że potrafisz czytać. Każdy pracujący obywatel, paladyni, magowie, gdzie ich szukać? Najlepiej zacznij w okolicach targowiska miejskiego, ale nie ograniczałbym się wyłącznie do tego rejonu. Pochodź, popytaj ludzi, może przydasz im się do czegoś. Okej. Gdzie dokładnie mam się udać?
Rozglądaj się, spacerując po mieście. Gdy zauważysz jakąś stertę brudów, to ją zamieć i wytęp wszelkie robactwo. Ale pamiętaj, chodzi mi wyłącznie o miasto. Port i slumsy mnie nie interesują. Jeśli chodzi... Zobaczmy... Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. A, im więcej typa, tym więcej expo. No dobra, co do brudnych ulic. Tak? Wciąż nad tym... Ja pierdolę, przecież to jest niemożliwe to kurwa wszystko posprzątać. Elo, kurwa. Dobra, już widzę syf. Nie no, kurwa, mam to sprzątać, gówno jebane. Minimum 3. Suchar śpi? No, raczej tak. No się na pewno tak, no. Przecież kurwa, ten lap schodzi o pierwszej w nocy do spania. I wstaje jakoś, kurwa, o 9. Proszę, niech mi pan pomoże. O co chodzi? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele kosztować, a mi bardzo pomoże. Potrzebuję tylko jednej sztuki złota od pana. O nic więcej nie proszę. Trzymaj. No bo zadzwoń do niego po prostu. Niech Hinos ma pana w opiece. Ja wiesz, że go obudzisz w stanie wkurwiony. Ja będę szczęśliwy z tego powodu. Ty dostaniesz swoje. I tylko suchar na tym traci. Oferuję najlepszą broń w mieście. Rzecz jasna, no, bo wyjebało mi cenie. Już, no. Okej. Co słychać? Praca na kowadle potrafi zmienić najbardziej opornego człowieka. To właśnie tu, młócąc stal i szlifując ostrza, uczysz się cierpliwości i hartujesz charakter. Spoko. Co sprawia, że twoja broń jest taka dobra? Nie będę kłamał. Lata praktyki. Nie ma w tym jednak wielkiej filozofii. Wykuwam broń metodami znanymi od pokoleń, sięgającymi czasów samego Wolfzaka. Polegają one na kilkukrotnym hartowaniu ostrza i doborze odpowiednich proporcji żelaza oraz węgla drzewnego. Kluczem jest osiągnięcie wyjątkowo trwałej i zarazem elastycznej stali, która nie złamie się na skutek gwałtownego uderzenia. Plus minus, jeszcze z godzinę. Tak się składa, że liznąłem trochę kowalstwa w swoim życiu. Do 15 mógłbyś nie. Mógłbyś mi wytłumaczyć, na czym dokładnie polegają te metody? Rano. Niestety, chłopcze, ale nie zdradzam swoich technik. Poza tym, to jest wiedza, którą zdobywa się latami, często metodą prób i błędów. Musiałbym wziąć cię na czeladnika, a ty musiałbyś być pilnym uczniem. Problem w tym, że nie potrzebuję teraz pomocy. La pierdol, to się pierdol, no. A czegoś innego możesz mnie nauczyć? Pewnie. Jak każdy kowal, znam się na szybkim nabieraniu krzepy i mogę ci pokazać, jak się, to robi. Ten kowal z dwójki? Oczywiście za parę sztuk złota. Ciężkie czasy nastały, a za coś chleb trzeba kupić. Jakbym tylko orka ujebał. No i swoich czeladników uczę wykuwania broni. Jak trafi się akurat ktoś zdolny, to naprawdę nieźle potrafi odciążyć w kuźni. Zacznijmy trening. Do roboty. Kurwa, 50 golda za siłę. Ja pierdolę. Nie no, nie ma chuja, nie chcę się na rower. Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze klingi na Archolos. A to po to chcesz suchara? Żeby sobie jechać na rower z nim? Ty, kiepski topór bojowy jest do ścinania drewna, czy kurwa co? A nie, to jest do drewna, topór drwala. To sprzedaje w chuj. Dobra, jakoś upierdolę tu 150 golda, czy nie? Da się z czegoś tu ukurwić? Co nieco? O, tych rdestów sprzedam trochę. No nie, no nie ma chuja. 20 siły potrzebuję. No bida, kurwa, wykuł. A przed chwilą miałem tyle kasy.
chuj, dobra, poka co innego. Idziemy gdzie indziej. Maszynnik strzelbym do Sela? Ej, bez kitu, czekaj, kurwa. Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze klingi na Archolo. A bryłkę? Nie no, kurwa. O! Nie no, 8, 30. Ohoho. 8. Jeszcze 66 golda. Mogę te rudę sprzedać, czy nie? No pewnie się przyda na lejta, no jak to kurwa w gotiku. Co tu mogę kurwa opierdolić? Dobra, sprzedaję te rośliny w chuj. Te chwasty też do wyjebania. Co tu jest dużo warte? Kurwa, na chuja ten alkohol kupowałem? No, też szczury sprzedaję w chuj też. Lagi sprzedam. Pogrzebacz. Jeden nożyk zostawię. Dobra, ze dwa wschodnie fiołki, trochę bezu. Czy tam bzu. Leczenie średnich ran. Ja pierdolę, do zera kurwa się wyjebie. No, skręty bagiennego. Git, 200 golda. Zacznijmy trening. Do roboty. Dobra, patera kurwa. Ja pierdolę. Ale mam kurwa pałę. No i teraz brojka. Dobra, póki co nie trzeba ten w ogóle ulepszać tego. To się nie trzeba jechać w broń. Mam dojebaną chuj. 45 ataku. Ja pierdolę. Dobra, czekaj, mapa. Inaczej, no. Czekaj, tu są jakieś zamki. U kogo mogę dostać jakieś polecenie? Bo to jest tyle... O. Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. A na targowisko w sumie tak mi mówili. Czekaj, ale tu coś jest. Ktoś tu musi być. O, witam. Nie masz tu czego szukać. Dobra, nie masz tu czego szukać. Ja pierdolę, no. Ej, teraz mnie wkurwiłeś, kolego. Aj. Uhuhu, kolego. Znam, no. Coś jeszcze tu jest, czy nie? O, kuchnia. To od razu coś upichce. Usmaż mięsko, wszystko. Żywotny posiłek. No, kurwa. Wszystko. Tu brakuje, tu brakuje. Tu brakuje, brakuje. O! Uhuhu! Konfiturka z jagód, dobra. No i wypierdalam. Hej, czego tam szukałeś? Sorry, kurwa. Mogę teraz pogadać? No, witam. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. A to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba. Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić.
Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Poka pancy. O, kurwa! No ten strój kolczy wygląda totalnie OP. Ulepsz pancerz, a okej. Możesz mnie czegoś nauczyć? I ryzykować, że wygryziesz mnie z tego interesu? Nie dzielę się moją wiedzą, ani nie szukam żadnego czeladnika. Czemu? Jak to się kurwa niby... 55, 40, 50? Ty, co kurwa? Ty! O chuj tu chodzi, czemu armor za 50? Jest lepszy jak armor za 800. Właśnie za 700 jest lepszy jak 800. Co jest kurwa? Co mam to kupić u niego, nie? Jak uzbieram. A gdzie jest targowisko? Targowisko jest... Gdzie ja kurwa jestem? Okej, u góry, tak? Z full góra to jest targowisko. Albo gildy kupieckie. Nie wiem jak. A full góra to slumsy. Okej, czy tam. To idziemy z mapą. To jest klasztor dla zjebów. Moje zdanie już znasz. Tej plamy przy okazji. Jak się coś znajdzie, to posprzątam. O, jest jakaś sraka. Czy zechce mi pan pomóc? Potrzebna mi tylko jedna sztuka złota. Trzymaj. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opie... Jebany Cypson. Po mapę. O, perła! Kurwa, co ty? Sejwik? A, no tak. Witam. A. Cudownie! Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury i dać się zjeść wilkom. Jebany na mnie czekał, nie? O! Witaj, nazywam się Frida. Jeśli potrzebujesz skór lub broni dystansowej, to dobrze trafiłeś. Jak to się stało, że zajęłaś się handlem? Nauczyłam się wszystkiego od męża. Pracowałam razem z nim, dopóki król nie wezwał go na służbę. Postanowiłam więc sama się tym zająć, pod jego nieobecność. W końcu lepiej zostawić interes żonie niż komuś obcemu. Na początku było ciężko, ale przez lata podpatrywałam jego metody, dzięki czemu nie byłam w tym całkiem zielona. Sama znam tylko podstawy łowiectwa, dlatego musiałam zaoferować zaprzyjaźnionym myśliwym lepsze ceny za ich usługi sobie, zostawiając wyłącznie handel. Po pewnym czasie wygryzłam kupców, którzy wcześniej mnie oszukiwali. Musisz się więc dobrze znać na handlu. Mój sukces zawdzięczam dobrym układom ze znajomymi łowcami i byciu uczciwym. Klienci cenią sobie dobrą jakość w dobrej cenie, a dostawcy fakt, że ich nie oszukuje. Ode mnie też byś kupiła trofea? Oczywiście. Pod warunkiem, że będą to skóry wysokiej jakości. Zapłacę ci za nie więcej niż inni na rynku. Na pewno ci się opłaci. Mam trochę skór na sprzedaż. No, zobaczmy, co udało ci się zdobyć. No ja pierdolę, 14?
A, i to tyle? No, zawsze to coś. Potrzebuję referencji, by zostać obywatelem. Może mogłabyś mi je dać w zamian za uczciwą pracę. A potrafisz polować? Czegoś tam się nauczyłem. To świetnie. Ostatnio mam sporo zamówień i Alan nie wyrabia się z dostarczaniem skór. Jeśli się do niego udasz i pomożesz mu w pracy, to chętnie cię wynagrodzę. No gdzie ten Alan jebany? Obywatel. Ty no kolejny, co pierdoli i pierdoli. Za każdą zarekwirowaną. Ty, Herold! A, dobra, po prostu ziomek się tak nazywa, no co czyta zawsze. No co? Nie da się pogadać. Dziękuję, federalny. To suba. O! Dzięki. Czym się zajmujesz? No nie mów, że nigdy nie obiło ci się uszy imię Arma. Jestem najbardziej uczciwym kupcem w całym mieście. Z nikim nie dogadasz się tak, jak ze mną. Co słychać? Pomimo trudnej sytuacji na rynku ciągle wychodzę na plus. Bez mojej wrodzonej uczciwości nie byłbym w stanie osiągnąć takich wyników. Pohandlujmy. W sumie to chuja ma, no. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Arkonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń handlarz, i pancerze dla armii królewskiej na wyspie Korinis otwierane są kolejne kopalnie magicznej rudy. Czym się zajmujesz? Zachęcamy. Handluję albo myślę o tym, jak handlować lepiej. Nazywam się Erit. Na próżno szukać lepszego kupca w mieście ode mnie. Do powstającej kompanii górniczej. Oprócz standardowej jak się masz? Bywało lepiej, ale hej, ja miałbym nie wyjść na prostą, wolne żarty. Dodatkowo, pokaż mi swoje towary. Że wszyscy skazańcy z wyrokami dłuższymi do siły niż daj. 5 lat w celi mogą liczyć na skrócenie wyroku i odbycie go pracując jako kopacz. W ten sposób wszyscy, którzy zboczyli ze ścieżki prawa, mogą powrócić do grona szanowanych obywateli, jednocześnie ucząc się zawodu od najlepszych. Nie każdy obrońca Myrtany musi nosić miecz. Wspomóżcie obronę naszego królestwa. Chyba chce pogadać, gość. Chłopcze, podejdź tu szybko. No, witam. O co chodzi? Potwierdzisz, że mój przeciwnik oszukiwał. Nawet największy ignorant wie, że królowa nie może zbić gońca. Zaświadczysz tutaj przy wszystkich, że Leon jest zwykłym oszustem. O czym mowa? O szachach oczywiście, a niby o czym innym. Zaraz, nie masz pojęcia, co to za gra, prawda? Bogowie, to pokolenie jest stracone. Po co w ogóle jeszcze się łudzę? W takim razie już sobie pójdę, nie będę cię dłużej załamywał. Do widzenia. Cój, miałbym do ciebie sprawę, z którą nawet ktoś twojego pokroju powinien dać sobie radę. Obiecuję, że niczego nie pożałujesz. W końcu nie każdy dostaje od życia szansę na współpracę z Kuno, skromnym politykiem w służbie ludu Archolos. Ale zjeb. Jak leci? Źle. Obywatele tego miasta są zbyt ograniczeni, by zrozumieć, jak Robar nam szkodzi. O kurwa, tu Robar rządzi? Polityk? Działasz w służbie króla? Co? Dlatego Warchoła nie poświęciłbym nawet 5 minut twojego cennego czasu. Wspieram sprawę starszą no dobra, od nas wszystkich i jedyną godną uwagi i poszanowania. Ten. W gotiku. Brzmi intrygująco. Co to za sprawa? Sprawa Ulryka. Archolos już dawno powinno odłączyć się od królestwa i stanowić osobny byt polityczny. To Robar wciągnął nas w wojnę z orkami. To on sprowadził na nas kłopoty. To co w końcu mam dla ciebie zrobić? Ten szarlatan Leon chełpi się, że mnie pokonał. Ale on oszukiwał, przysięgam. Udowodnię to bez problemu dzięki podręcznikowi Prawidła Szachowe, gdzie spisano wszystkie zasady tej wspaniałej gry. Musisz zrozumieć, młodzieńcze, że takim kłamcom jak on należy się surowa kara.
Całe społeczeństwo na tym zyska. Jak królowa nie może zbić gońca? Dobra, chuj, milczę. Mamy taką umowę. Zwycięzca każdej partii jest zwycięzcą naszych debat, a dzisiejsza jest zbyt ważna, bym mógł ją odpuścić. O. Musimy omówić kwestię zapłaty. Oczywiście, wy młodzi mielibyście zrobić coś za darmo. Co za pizda. Chłopcze, jestem wpływowym człowiekiem i mogę ci bardzo pomóc, o ile stoisz po właściwej stronie. Staram się o obywatelstwo. Żeby Gotik tak Skoro wyglądał? Jesteś taki wpływowy, to może mógłbym liczyć na twoją referencję. Nie ma problemu. Przekażę skrybie co trzeba, ale teraz już idź. Nie ma czasu do stracenia. No ja brałem poradnik od Bonkola. Tam DirectX 11, Gotik, Kroniki Myrtany, no. I Bonkol ma poradnik do tego. Bonkol Libre kanał, stamtąd brałem. Gdzie mam szukać tego podręcznika? Nie wiem, sprawdź wśród kupców albo u kogoś wykształconego. No, znikaj. Ja tymczasem pójdę kupić sobie coś do jedzenia. Zgłodniałem od tych dysput. Przecież wybita? Nie, 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 co? Dziwię się, że byłeś w stanie tak długo słuchać tego pacana. Pewnie masz teraz do mnie jakąś sprawę. Kuno twierdzi, że oszukiwałeś. Biedny. Cóż, pogodzenie się z porażką nigdy nie przychodziło mu łatwo. Wytłumaczysz mi, na czym miało polegać moje straszne oszustwo? To. Królowa nie może zbić gońca. To ciekawe. Często grywasz? Nawet nie znam podstawowych zasad tej gry. Typowe dla młodych. No ale chyba ci się nie przedstawiłem, prawda? Nazywam się Leon i jestem skromnym kupcem. Wracając do szachów, królowa oczywiście może zbić gońca, tak samo jak goniec królową. Każdy pion i każda figura mogą się zbijać nawzajem. Jako wyjątek można uznać tylko króla. Tak, tak, Kuno wspominał mi o waszych dyskusjach. Ty też podchodzisz do nich tak poważnie? Wiesz, Kuno uważa się za wybitnego polityka i znaczącą postać w mieście. Jego poglądy i podejście nazwałbym dość skrajnymi. A ty? Interesujesz się może polityką? No jaha! Oczywiście, lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Wspaniale! W takim razie powiedz mi, kogo popierasz? Władzę królewską czy Ulryka? O kurwa! Kto to jest Ulryk? Nie, no, ja tego Robara kojarzę, to chuj, klikam Robara. Uważam, że Robar to mądry władca. Kiedyś taki był. Mogę nie zgadzać się z Kuno na wielu polach, ale nie jestem też ślepy. Król coraz bardziej uzależnia się od magicznej rudy, zamiast poszukać alternatywnej drogi do zyskania przewagi w wojnie. Chyba rozumiem, do czego zmierzasz. Bardzo dobrze. Każda moneta ma dwie strony. Polecam ci zawsze obejrzeć dokładnie obie. Kuno chce, bym udowodnił twoje oszustwo. Prosił mnie o przyniesienie księgi Prawidła Szachowe, gdzie podobno zapisano wszystkie reguły tej gry. Znakomicie, przynieś mu ją proszę. Możesz nawet wziąć moją kopię. Chociaż nie, czekaj, ostatnio ją gdzieś zgubiłem. No trudno. Aha. Wiesz, kto jeszcze może ją mieć? Najprędzej ci, którzy z nami grywają. Problem polega na tym, że to mieszkańcy Starego Miasta, do którego dostępu nie masz. Na twoim miejscu poszukałbym u magów wody w mieście. Oni mają pokaźne zbiory. Dlaczego tak ci zależy, żeby Kuno faktycznie ją dostał? Bo się skompromituje, jak zawsze. Widzisz, Kuno myśli, że jest ważnym graczem na scenie politycznej, a tak naprawdę większość uważa go za pośmiewisko Starego Miasta. Ileż to petycji i propozycji reform napisał. Wszystkie absurdalne, albo wręcz głupie. Ulryk pewnie się wstydzi, że ktoś taki zabiega o jego interesy. Problem w tym, że obiecał poprzeć moją kandydaturę na obywatelstwo. Posłuchaj, zrób to, o co cię poprosił. Jeśli on nie dotrzyma swojej części umowy, a nie zrobi tego na pewno, to ja ci pomogę. Porzucę też trochę złota, czego on ci pewnie nie zaproponował. W końcu jego spadek po matce kiedyś się skończy i może nim szastać. Dobrze, jeszcze tu wrócę. W takim razie powodzenia. Tak. Naszych chłopców ja najlepszy. Gambit królewski. Srata tata.
Podręcznik może mieć któryś z magów wody. Ja pierdolę, ja nie mam pieniędzy, kurwa, ten podręcznik jebany, no. Znowu jestem, kurwa, biedakiem jebanym i nie mam golda. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Każdy mężczyzna zdolny do walki, a gdzie jestem, Alan? Kartę powołania do armii królewskiej, stąd zobowiązany jest stawić się w koszarach w ciągu laska mi tego dni. Nie powiedziała i też nie mogłem zapytać. Podstawowy trening oraz pozna przybliżony termin wyruszenia na front. Informujemy również, handlarz? Że armia królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich Leon? Obywatel? A, obok niej stał. Dobra, nie, no muszę się oddać, nie wytrzymię, kurwa, bizarro. No to idziemy do Alana, a potem kupuję książkę. O, ho, ho! A kto tak nasypił? O! Nie, to najemnik. On? Czy to ten? A to ten. Dobra. Idę się oddać. Zrobię jeszcze 3.